Czego uczy mnie Biblia w 24 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej? Świadectwo sługi złożone przed Rebeką jest kolejną rzeczą, którą musimy się zająć, omawiając 24 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Przyjrzyjmy się teraz drugiemu aspektowi, o którym już wcześniej wspomniałem, czyli świadectwu. Sługa Abrahama musiał złożyć jasne, klarowne świadectwo. Na to on rzekł: jestem sługą Abrahama. Pan udzielił panu mojemu obfitego błogosławieństwa, tak że stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. Tak czytamy w pierwszej Mojżeszowej, 24 rozdział, od 34 do 36 wersetu. Jego świadectwo polegało na przybliżeniu Rebece osoby ojca i syna. Opowiada o wielkim bogactwie ojca i mówi, że ten oddał całą swoją majątność synowi, ponieważ jest on jednorodzonym synem i przedmiotem miłości ojca. Przez to świadectwo stara się pozyskać oblubienicę dla syna swego pana. Nie muszę chyba mówić, że Pismo Święte przedstawia nam tutaj obrazowej mowie świadectwo, jakie składa zesłany z nieba w dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Tak mówi Ewangelia według Jana, 15 rozdział, 26 werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Tak oznajmia nam Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 13 do 15 wersetu. Bardzo interesująca jest zgodność tych słów ze słowami sługi Abrahama. Mówiąc o Izaaku, Eliezer starał się pozyskać serce Rebeki. Tak samo czyni Duch Święty, mówiąc o Jezusie, zabiega o to, by wydobyć grzesznika ze świata przepełnionego grzechem i głupotą i pociągnąć go do błogosławionej, świętej jedności ciała Chrystusowego. Z mego weźmie i wam oznajmi. Duch Boży nigdy nie będzie starał się skupić uwagi na sobie samym lub na swoim dziele, lecz jedynie na Chrystusie. Im więcej wierzący żyje w Duchu Świętym, tym więcej zajmować się będzie Chrystusem. Niektórzy uważają, że nieustanne spoglądanie na siebie samych i zatrzymywanie się nad tym, co widzą w swoim własnym sercu, nawet jeśli zostało to zdziałane przez Ducha Świętego, to oznaka wielkiej duchowości. To poważna pomyłka. Nie jest to dowodem duchowości. Zajmowanie się swoją osobą świadczy raczej o czymś zupełnie przeciwnym. Pan Jezus powiedział wyraźnie o Duchu Świętym: nie sam od siebie mówić będzie i z mojego weźmie i wam oznajmi. Jeśli ktoś zatem nieustannie patrzy w siebie, może być pewny, że w tej kwestii nie jest kierowany przez Ducha Świętego. Duch Święty pociąga duszę do Boga, przedstawiając im Chrystusa. Poznanie Chrystusa to życie wieczne i zdziałane przez Ducha Świętego objawienie Ojca w Synu stanowi podstawę Kościoła. Gdy Piotr wyznał, że Chrystus jest Synem Boga Żywego, Chrystus odpowiedział:
Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Tak czytamy w Ewangelii według Mateusza, rozdział 16, wersety od 17 do 18. Na jakiej opoce? Na Piotrze z pewnością nie. Opoką jest objawienie Ojca przez Chrystusa, Syna żywego Boga. Objawienie to jest jedynym środkiem, za pomocą którego dusza może zostać przyłączona do Kościoła Chrystusa. Tutaj poznajemy prawdziwy charakter Ewangelii. Ewangelia jest przede wszystkim objawieniem, i to nie objawieniem jakiejś nauki, lecz objawieniem osoby, osoby Syna Bożego. To przyjęte przez wiarę objawienie pociąga serca ku górze, do Chrystusa, i staje się źródłem życia i mocy, podstawą zjednoczenia z Chrystusem jako członek Jego ciała oraz mocy społeczności. Apostoł mówi, ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego. Tutaj znajdujemy zasadę opoki. Bóg objawia swego Syna. W ten sposób wznoszona jest budowla, która zgodnie z odwiecznym planem Bożym spoczywa na niezachwianym fundamencie. Rozważanie tego 24 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej jako obrazu misji i świadectwa Ducha Świętego porusza do głębi nasze serca. Sługa Abrahama odsłonił wysoką pozycję i bogactwo, jakie ojciec dał synowi, oraz ojcowską miłość, jaką go darzył. Wszystko, co w jakikolwiek sposób mogło rozgrzać serce Rebeki i sprawić, że rzeczy, które ją otaczały, straciły w jej oczach wartość, odmalował jej żywo, przed oczyma odległego oblubieńca, z którym miała się złączyć. Wszystko, co należało do Izaaka, miało stać się dziełem Rebeki. To była treść poselstwa sługi. Taki sam charakter nosi świadectwo Ducha Świętego. Mówi on o chwale Chrystusa, Jego piękności, pełni i łaski, o Jego niezgłębionym bogactwie. Tego możemy się nauczyć w liście do Efezjan, 3 rozdział, werset 8. O przewyższającym wszystko majestacie Jego osoby i wspaniałości Jego dzieła, i jednocześnie przedstawia szczęście, jakie staje się udziałem każdego, który jednoczy się z tym Chrystusem, stając się członkiem Jego ciała. Takim było od zawsze świadectwo Ducha Świętego. Jest ono jednocześnie miarą wartości udzielanego duchowego pouczenia. Pouczenie zgodne z myślami Boga, kierowane przez Ducha, zawsze będzie przedstawiało osobę Chrystusa. To On będzie stanowił jego treść. Duch Święty może zajmować się tylko Chrystusem. Mówienie o Nim, o Jego doskonałości, Jego piękności jest Jego radością. Jeśli ktoś zatem pracuje w mocy Ducha Bożego w dziele Pańskim, to w Jego służbie bardziej niż wszystko inne widoczny będzie Pan Jezus Chrystus. Widoczny będzie Chrystus. Ludzkie racjonalne wnioski nie będą zajmowały Jego serca. Jego serce będzie zajęte Chrystusem. Ludzkie racjonalne wnioski nie będą znajdowały tam wiele miejsca. Kolejna rzecz, na którą tutaj trzeba zwrócić uwagę, to misja sługi, która kończy się powodzeniem. Na koniec chcę wspomnieć jeszcze o skutku misji abrahamowego sługi. Ta prawda i jej praktyczne zastosowanie to dwie różne rzeczy. Można mówić o wspaniałości Kościoła, nie będąc wcale pod jej wrażeniem.
przypadku Rebeki skutki świadectwa Eliezera były decydujące. Jego słowa zapadły głęboko w jej serce, dzięki czemu zdolna była bez żalu zostawić wszystko, co ją otaczało. Była gotowa opuścić wszystko, by zdążać do celu, który miała przed oczyma i pochwycić to, przez co sama została pochwycona. I tutaj warto na pamięć sobie przywieść list do Filipian, rozdział 3, wersety od 12 do 13. Rozpoznawszy, na jak wysokie stanowisko została powołana, nie mogła pozostać w środowisku, w którym dotychczas funkcjonowała z racji swego urodzenia. Jeśli świadectwo było zgodne z prawdą, głupotą byłoby uparte trzymanie się rzeczy, które ją otaczały. Jeżeli nadzieja zostania żoną Izaaka i współdziedziczką jego chwały były dla niej rzeczywistością, pozostając przy trzodach Labana, dałaby wyraz swojej pogardy dla rzeczy, które odsłonił jej Bóg w swojej niepojętej łasce. Rozpościerająca się przed Rebeką perspektywa była zbyt cudowna, żeby mogła ją lekkomyślnie porzucić. Co prawda, nie widziała jeszcze Izaaka ani dziedzictwa, ale uwierzyła relacjom posłańca i otrzymała namiastkę dziedzictwa, kosztowne szaty i klejnoty, które wręczył jej sługa, to jej wystarczyło. Dlatego podniosła się bez wahania, mówiąc: pójdę. Mamy to udokumentowane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 24 rozdział, werset 58. Była gotowa wstąpić na dotychczas nieznaną jej drogę w towarzystwie tego, który objawił jej odległe skarby i powiązaną z nimi chwałę oraz godność, do których miała wkrótce zostać podniesiona. Pójdę, powiedziała, i zapominając o tym, co za nią, pobiegła za tym, co przed nią, udając się tym samym niezwłocznie za swoim wysokim powołaniem. I tutaj warto sobie przypomnieć dla porównania list do Filipian, 3 rozdział, 14 werset. Jakiż miły obraz Kościoła, który pod przewodnictwem Ducha Świętego zmierza naprzeciw swego oblubieńca. W każdym razie takim powinien być stan Kościoła. Niestety praktyczne urzeczywistnianie tej prawdy jest zawstydzające. Niewiele widać wśród wierzących z tej świętej radości, która usuwa z drogi każdą przeszkodę w mocy społeczności ze świętym przewodnikiem Kościoła, którego radością jest nieustanne czerpanie z rzeczy Jezusa i przedstawianie ich naszym sercom. Dokładnie tak samo jak sługa Abrahama pokazał Rebece klejnoty Izaaka, z pewnością im bliżej byli celu, tym większą radość znajdował Eliezer w opowiadaniu o Izaaku. Tak ma się bez wątpienia sprawa z naszym zniebiańskim przewodnikiem i towarzyszem. Jego radością jest mówienie o Jezusie. Z mojego weźmie i wam oznajmi, powiedział o Duchu Świętym Pan Jezus Chrystus. Potrzebujemy tej służby Ducha Bożego, który objawia naszym duszom Chrystusa, wzbudzając w nas gorące pragnienie, by go zobaczyć, jakim jest, i być zawsze takim jak on. Jedynie ta nadzieja jest w stanie oderwać nasze serca od tej ziemi i wszystkiego, co jest z nią tak nierozerwalnie powiązane. Cóż innego niż nadzieja złączenia się z Izaakiem byłoby w stanie skłonić Rebekę do tak zdecydowanej odpowiedzi? Pójdę, podczas gdy jej brat i matka nalegali, niech zostanie dziewczyna z nami jeszcze kilka albo 10 dni, a potem pójdziesz. Takie świadectwo znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej 24:55. Tak samo jest z nami. Jedynie nadzieja na zobaczenie Pana Jezusa Chrystusa takim, jakim jest, i bycia jak On, jest w stanie skłonić nas do tego, byśmy oczyszczali się, jak On jest czysty. Tak uczy nas pierwszy list Jana, pierwszy list Jana,
Pierwszy list Jana, rozdział trzeci. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, werset trzeci. I tutaj widzimy, że wybiegli mu, Panu Jezusowi, na spotkanie. I to wskazuje, tak samo jest z nami. Jedynie nadzieja na zobaczenie Jezusa takim, jakim jest i bycia jak On, jest w stanie skłonić nas do tego, byśmy oczyszczali się, jak On jest czysty, i wybiegli mu na spotkanie.